Mateusz ma w pewien sposób no, dać rozrywkę na scenie. Mało tego, to ma być dramatyczna mowa z drugiej strony. Nadal nie wiem, jak on to zrobi, ale na pewno mu się udało. Do tego ważne jest to, co poczujecie na tej mowie. Zapiszcie to koniecznie Mateuszowi na karteczkę. Co poczujecie? Co Mateusz chciał wam przekazać? I co wyniesiecie z tej mowy? Tak, Mateusza ja widzę jako mówcę. Dla mnie on jest takim ogniem. Z jednej strony ogień cechuje się tym, że może niszczyć, może spalać, może być ogniem. A z drugiej strony ogień ogrzewa, ociepla. Bez ognia nie byłoby w zasadzie ludzi. Więc sam jestem ciekaw, jak ten ogień dzisiaj zabliźnie na scenie. Gorące ta brawa dla was Mateusz Kraiński! Daje się do kabiny.
wsiadam, patrzę w podłogę, myślę o tym życiu, o tych celach. I wtedy podniosłem wzrok. I to, co zobaczyłem, sprawiło, że poczułem niesamowitą mieszankę upokorzenia z jednej strony, zniesmaczenia. Poczułem niesamowitą mieszankę, które później inspiracji i motywacji. Bo wiedziałem, że to, co ja wtedy zobaczyłem, zobaczyłby każdy, kto by siedział w moim miejscu. Nieważne, czy to byłby któryś z tych przedsiębiorców, których teraz podziwiałem. Nieważne, czy to byłby Mateusz Grzesiak, czy to byłby nawet papież. Każdy by zobaczył dokładnie to samo, co ja. I wtedy pomyślałem sobie, że tak naprawdę z punktu widzenia toalety wyglądamy wszyscy tak samo. A chcę przez to powiedzieć, że z punktu widzenia naszych potrzeb naturalnych, potrzeb fizjologicznych, tego jak działa nasz umysł, tego jak działa nasza fizjologia, wszyscy działamy tak samo. Tak samo mamy motywację, tak samo pewne rzeczy nas inspirują, tak samo mamy pewne potrzeby, które chodzimy do toalety załatwić, ale tak samo ci wielcy, których możemy podziwiać, tak samo my, możemy się motywować. Tak samo my, jak i oni kiedyś, możemy walczyć ze swoimi nawykami. Tak samo my, jak i oni kiedyś, możemy zwalczać swoje złe cechy. Możemy się budować. Tak jak powiedział Mateusz, Dalaj Lama, życie jest walką. Możemy walczyć ze sobą, możemy walczyć ze swoimi wadami i możemy dojść do tego, do czego chcemy dojść. To jest o tyle proste. Cel, idę. Staram się. Bo co ich odróżnia od nas? Co odróżnia tych, którzy już coś osiągnęli od nas, którzy tutaj siedzimy i aż tak dużo nie osiągnęliśmy? Nie jesteśmy tylko sławni. Tak naprawdę odróżnia nas to, że oni poświęcili bardzo dużo czasu, bardzo dużo wysiłku, włożyli dużo energii w to, żeby stać się tym, kim są, żeby zbudować swoją osobowość i żeby osiągnąć to, co osiągnęli. I tak samo my możemy też to zrobić. Wystarczy tylko iść do przodu. Wystarczy tylko wyznaczyć sobie cel, wystarczy sięgnąć po ten cel i go osiągnąć. Dlaczego uważam, że każdy by zobaczył to samo? Widzicie, drzwi tej toalety